Witam serdecznie. Dziś mam przyjemność przedstawić Państwu wyjątkowych gości. Ich życie jest pełne pasji, ciągłych przygód, pozytywnych emocji. Dawno, dawno temu przybyli przejęci, przerażeni do strasznej, jak im się wydawało, krainy liceum. Młodzi, niewinni, nie zdawali sobie sprawy z tego, co ich czeka. Przebyli długą, wyczerpującą wędrówkę. Nie obyło się bez ofiar. Na szczęście udało się je zastąpić nowymi rekrutami. Było bardzo ciężko, to fakt, ale dali radę. Dotarli do celu. Jak tego dokonali? Przede wszystkim starali się być przykładnymi uczniami. Błyszczeli w każdej dziedzinie. Na matematyce rwali się do tablicy. Zadanie 403. Kto chciałby przyjść do tablicy? Podczas lekcji języka polskiego zawsze udzielali przemyślanych i elokwentnych odpowiedzi. No tak, dużo wiemy. O tak, panowie, tak, budzimy się, tak, panowie, budzimy się z głębokiego snu. Czym zajmuje się słowotwórstwo? Damian, cóż takiego ciekawego wyczytałeś tutaj w tych notatkach z matematyki? Tu słowotwórstwo, matematyka to będzie nazwa czego? No, odważnie. Czego nazwa? Marcinku, czego nazwa? Bardzo trudne. Jasne, że tak. Paulina, długopis. To co to za? Świetnie. Nazwa rzeczy. Bardzo dobrze. Milena. Dużo by można mówić. Tyle tego, że trudno wymienić, prawda? No właśnie. No tak, moi Państwo, tak tutaj już widzę, że tak wszystkie wiadomości świeże z internetu wyczytane. Lech Wałęsa znowu coś ciekawego na pewno powiedział. Zdolności słowotwórcze miał ogromne. Także, moi Państwo, zapisujemy, otwieramy zeszyt. Jeszcze lepiej szło im z informatyką. Wciąż wspominają proste i logiczne programowanie. Nawet chemia nie była w stanie ich pokonać. Niemiecki, włoski, francuski, rosyjski. To dla nich nie problem. Dogadają się w każdym języku. Willst du eine Wurst mit mehr essen? Привет! Давай пойдем выпить что-нибудь сегодня. То вы себе погадайте. Scusi, scusi, scusi! Buongiorno! Mi sono perso, cerco la fiume alla spiaggia. Vuoi aiutarmi? Chyba tam. Tak, na pewno tam. Grazie. Dodatkowo dbali o wysoką frekwencję, szczególnie na religii.
Z pewnością nie udałoby im się, gdyby nie wzorowe wychowanie. Uprzejmość. Cześć, Mateusz! Słuchaj, zgadnij co? Dostałam 5 z angielskiego. Ja dostałem 6 i mam 6 na koniec. I co? Good. Tak? Pracowitość. Punktualność. Ambicja. Nie umiem tego, nie wychodzi mi to. Już to jest takie łatwe. Nie, nie. To nie ma. Halo, Żaneta? Impreza? Dobra, już lecę. Dojrzałość. Brak jakichkolwiek nałogów. No rozłóż ty na mnie, dawaj. Trójka. Idziemy? Idziemy. No, gdzie idzie? Ja sprawdzę. Czego? Wysiłka. Ach, to się ma. Dobra, chodź. Zawsze znajdowali czas na angażowanie się w życie szkoły. Mam dla was ofertę wycieczki. To nie na to? Gdzie? Do koszelówki. Pomóc sobie nawzajem. Ej, chłopaki, pomożecie mi z chemią? Nie. Nie mam czasu, spadę. Chłopaki, pomożecie mi z chemią? Cisnę. Chłopaki. W dodatku mają niesamowite poczucie humoru. Ej, słuchajcie, mam nowego słuchacza. Przychodzi do baterki. Jednym ręką trzyma telewizor, drugim ekspres, a mi każdy pyta, co będzie do mojego teleekspres. Oraz wyczucie stylu. Wszystko gwarantowało im nie tylko pochwałę nauczycieli, ale też ogromną popularność wśród rówieśników. Od zawsze wiedzieli, co chcą robić w życiu,
Więc nie tracąc czasu, w przerwach od nauki trenowali przyszłe zawody. Śpiew. Szkła. Malarstwo. Hej mama, powiedz, jak ci na imię? Chciałbym zatańczyć, zanim wieczór minie. Fotografia. Kurwa, stopa!
chirurgia. Pirotechnika. Make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger, more than power, power, never, ever, after, work is over. Work it, make it, do it. Grafika. Tylko niektóre z ich wyborów. Tak, to dumni małachowiacy. Klasa trzecia G. Jak widać, są niezwykli. Niestety właśnie odchodzą. Zatem spójrzmy na nich po raz ostatni. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Collision course.